studiu Market News 24 w apartamentach Kosmopolitan. Moim gościem jest pan prezes Adam Łącki, Krajowy Rejestr Długów. Witam panie prezesie. Dzień dobry, witam. Bo panie prezesie, to co pan mówi kojarzy mi się z analizą Forum Obywatelskiego Rozwoju. Ford twierdzi, że mamy właśnie bardzo skomplikowany proces, że dla gospodarki, dla innych firm byłoby zdrowsze, gdyby firmy właśnie bankrutowały szybciej. Bo te złe firmy ciągną w dół firmy dobre. Tak, to prawda. Jak patrzymy też na dane z Krajowego Rejestru Długów, patrząc na upadłości w 2014 roku i na upadłości do sierpnia 2015, to było dokładnie 1131 firm, które zgłosiły upadłość. 813 z tych firm znalazło się w Krajowym Rejestrze Długów. One tam są. Zobowiązania tych firm to ponad 145 milionów złotych. One są dłużne ponad 3 tysiącom firm i łączna suma faktur wystawionych, tych niezapłaconych, to około 10 100. I teraz tutaj widzimy tę zbieżność, że firmy znacznie wcześniej mogłyby się dowiedzieć o tym, że mają do czynienia z takim kryptobankrutem, tylko muszą weryfikować. Czyli wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Trzeba sprawdzać, chociażby w Krajowym Rejestrze Długów, z kim mamy do czynienia, żeby uniknąć tej sytuacji. Natomiast mówiąc o obowiązującym obecnie prawie, na szczęście ono ulega zmianie. Od 1 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa, która pozwala przedsiębiorcom znacznie, można powiedzieć, szybciej ogłaszać upadłość, to znaczy prowadzić działania restrukturyzacyjne, tego typu, które pozwolą po pierwsze jakby szybciej rozpocząć ten proces, a z drugiej strony także wierzyciele będą lepiej zabezpieczeni w tymże nowym procesie. Czyli panie prezesie, można powiedzieć, że w 2016 roku będziemy mieli więcej bankructw, ale będzie to zdrowsze dla gospodarki, dla firm. Niewykluczone, że tych upadłości będzie ogłoszonych więcej. Nie będą to upadłości z likwidacją majątku, ale właśnie upadłości doprowadzające do restrukturyzacji i zawarcia ugody między wierzycielami a dłużnikiem. Będzie można to, ten proces będzie zależny od sytuacji, w jakiej znajduje się ten przedsiębiorca, który ma zamiar ogłosić upadłość, czy jego stan już jest bardzo zły, czy to są dopiero początki niemożności regulowania przez niego zobowiązań. I będzie mógł już prowadzić rozmowy z wierzycielami po to, żeby doprowadzić do układu. Ewentualnie będzie można doprowadzić do takiego postępowania układowego na zgromadzeniu wierzycieli. Także jest przewidziane postępowanie sanacyjne, czyli dochodzi tutaj do restrukturyzacji długów, ale także i ograniczanie zarządzania swoim majątkiem przez firmę, która zgłosiła upadłość. Co najważniejsze, a na co nie bardzo chciało się zgodzić Ministerstwo Finansów, zobowiązania wobec Skarbu Państwa i ZUS-u będą traktowane podobnie jak zobowiązania wobec innych wierzycieli. I to jest bardzo dobra informacja. Tutaj z wyjątkiem płatności składki ZUS-owej, ZUS z ostatnich 3 lat, bo to akurat będzie płacone w pierwszej kolejności. Natomiast pozostałe zobowiązania będą dotyczyły układu. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.